Dzień dobry dziewczyny, cześć, cześć. Dzisiaj przychodzę taka, o, patrzcie, tam w tle, a ja postanowiłam, że zrobimy Get Ready With Me. Mianowicie, o, może dobra, może zapalę to faktycznie, z racji takiej, że szykuję się na randkę, jestem już po klientkach, w ogóle mamy dzisiaj sobota, godzina jest 14, ja umyłam sobie głowę, zrobiłam sobie pielęgnację twarzy, czyli mycie tą szczoteczką Dermo Future, którą dziewczyny mogłyście kupić m.in. w pudełku I Love Box. Ja ją uwielbiam, bo ona mi rewelacyjnie oczyszcza właśnie tutaj okolice. O Jezu, coś mi tu wpadło do oka. Ona mi rewelacyjnie po prostu oczyszcza nos. Nos, brodę, czyli takie strategiczne miejsca, które zapychają. Także sobie pomyślałam, że zrobimy sobie taki szybki filmik. Trochę sobie pogadam do Was. Także ja pielęgnację już mam zrobioną tą szczoteczką Dermo Future i użyłam do mycia twarzy żel do skóry wrażliwej z Basic Lab. Pamiętajcie dziewczyny, bo ja też ostatnio o tym nie wspominałam i nie przypominałam, że na Basic Lab cały czas działa też mój kod rabatowy. Mam kilka swoich takich naprawdę ulubionych produktów i oprócz tego, że pomimo tego, że w tym momencie testuję kosmetyki z Cosibelli, między innymi kosmetyki The Ordinary, Bielenda i Taupe, to Basic Lab u mnie naprawdę, patrzcie, możecie, może tak Wam pokażę. O, tutaj takie dosyć pokaźna kolekcja. Jakbyście chciały jakiś taki filmik podsumowujący z kosmetykami Basic Lab, ja w ogóle myślę, że taki zrobię, to po prostu nagram. A przypominam, że na Basic Lab cały czas działa mój kod rabatowy, tutaj Wam go piszę, wszystkie linki też zawsze są na dole. No dobra, przechodzimy do makijażu. Postawimy sobie dzisiaj, myślę, że na coś takiego lekko rozświetlającego i oprócz tego nałożę sobie dzisiaj rzęsy, bo dawno nie miałam. Także jakieś nawilżenie i myślę, że tutaj dzisiaj pójdzie o to duo, czyli Elever Renew, czyli serum takie przeciwzmarszczkowe, które rewelacyjnie wygładza skórę, bardzo fajnie nawilża. Przy czym bardzo fajnie przygotowuje właśnie skórę pod makijaż. Fajnie się ten makijaż, ten podkład z Elever trzyma na tym serum. Ono jest na bazie wody, czyli ono jest takie na tyle fajne wodniste, że też nie ślizga się po niej, po tym serum nie ślizga się podkład. Także poczekam sobie, aż chwileczkę się wchłonie. Na Elever Cosmetics również cały czas działa mój kod rabatowy. Pamiętajcie, żeby sobie zerkać raz na jakiś czas do opisu pod filmami. Tam są linki aktywne, kody aktywne, więc może akurat. I dzisiaj na twarz będę nakładała podkład również Elever. I tak sobie myślę, że minimalnie do tego ciemnego, czyli do odcieniu sand, dorzucę sobie Porcelain, ale taką minimalną kropelkę, z tego względu, że co prawda ja się opalałam samoopalaczem wczoraj, w sumie też samoopalaczem z Elever, więc nie chciałabym tutaj być znowuż za ciemna, no więc sobie zmieszam. Podkład Elever, tak jak Wam kiedyś już wspominałam i wielokrotnie wspominałam, że jest jednym z takich moich ulubionych w tym momencie podkładów, filtr 50. On ma filtr 50, przy czym ma naprawdę rewelacyjne krycie, bardzo fajną trwałość, ja go po prostu uwielbiam i teraz znowu będę mogła do niego tak jakby powrócić z wielką przyjemnością, z tego względu, że no jak były takie te ciepłe dni, naprawdę takie upalne lato, no to ja albo się nie malowałam, albo nakładałam sobie tylko ten leciutki krem BB z Mizon, który rewelacyjnie po prostu też kryje. Zresztą zobaczcie, jak pięknie wyrównał koloryt ten podkład. No ja go po prostu uwielbiam. Wklepuję go zawsze gąbeczką. On się naprawdę bardzo super trzyma. Nałożyłam sobie ten podkład. On, dziewczyny, bardzo ładnie wygląda na twarzy, tylko musimy pamiętać, żeby robić peeling systematycznie, bo wszelkie jakieś, jak mamy po prostu taką przesuszoną, lekko zaniedbaną skórę, to on może podkreślać suche skórki, dlatego miejcie to na uwadze. Ja sobie dzisiaj właśnie, wczoraj peeling robiłam, a dzisiaj jeszcze sobie tą szczoteczką wyczyściłam i naprawdę siada idealnie i jest naprawdę bardzo trwałym podkładem. Dostępny jest w 4 odcieniach, także możecie sobie wypróbować. Wiem, że pytałyście się o próbki tego podkładu. No niestety, marka Elever nie ma próbek,
Natomiast mają bardzo fajną promocyjną cenę. Im więcej zamówisz tych podkładów, tym mniej zapłacisz. No, także o, to jest takie moje ulubione duo. Przypudruję sobie to pudrem Znam i ja bardzo lubię ten puder wtłaczać sobie tak gąbeczką, o, tym puszkiem, przez co robi się efekt takiego naprawdę Photoshopa i ten podkład siedzi po prostu cały dzień. No dobra, buzię sobie przypudrowałam, naprawdę super to wygląda, skóra jest po prostu idealnie ujednolicona. Jest minimalnie jaśniejsza moja twarz tutaj od ciała, bo ja się już opalałam samoopalaczem, zresztą słońce też już mnie tutaj złapało, ale to nadrobimy sobie konturem. Lepiej nadrobić konturem niż mieć po prostu, wiecie, za ciemny podkład. I ostatnio, słuchajcie, wróciłam, jeśli chodzi o brwi, do tego sposobu, o którym Wam robiłam już jakiś czas temu filmik, czyli brwi najpierw wyczesuję żelem do włosów, mocno utrwalającym, one po prostu wtedy siedzą cały dzień. I uzupełniam delikatnie cieniem. Wyczesuję sobie je delikatnie tak do góry, a później uzupełniam cieniem i one mi siedzą po prostu cały dzień. Delikatnie wyczesuję do góry, nie tak, wiecie, żeby to były takie krzaki, ale... I w ogóle miałam w planach dzisiaj założyć sukienkę. Ale będzie mi zimno. Tak, skończę sobie brwi poza kamerą, żeby to, wiecie, trwało w miarę szybko. I Wam pokażę, jak wygląda efekt końcowy. No dobra, brwi mam zrobione, w sumie tak delikatnie podkreślone. Wystarczy, że sobie je utrwaliłam właśnie żelem jakimkolwiek do włosów. Wyczesałam one, brwi wtedy po prostu dziewczyny zostają w tym miejscu, w którym je położycie. Ja ten efekt ostatnio bardzo lubię, znowu mi coś padło do oka. No i później tylko delikatnie uzupełniłam cieniem, tutaj mam akurat z Golden Rose i wygląda moim zdaniem to bardzo fajnie, naturalnie. Także mi się ostatnio ten efekt bardzo podoba i muszę Wam powiedzieć, że jest na tyle sprawdzony, że jak jadę motorem na jazdach, to kask nie ściera mi tu nawet tych końców brwi, więc no to mi się bardzo podoba. Dobra, przechodzimy do oka. Myślę, że dzisiaj zrobię sobie coś takiego nie za bardzo, raczej przydymione. Postawimy, myślę, że na rzęsy po prostu i biorę sobie paletkę, a może dobra, może dziewczyny właśnie. Dzisiaj do makijażu oczu użyję sobie tych cieni z Felicea. Ja testuję te kosmetyki od jakiegoś czasu i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podobają. Tu mamy bardziej brązy, tutaj mamy taki przygaszony róż w lila. Super mają pigmentację, to po pierwsze, a po drugie naprawdę rewelacyjnie się nimi blendują. Rewelacyjnie się po prostu te cienie blendują. Dobra, i biorę sobie tą paletkę w odcieniach tych brązów i tym najjaśniejszym cieniem, tą jedynką. Najpierw sobie całą powiekę zmatowię delikatnie. Tutaj cień, muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się ta paletka podoba. Zrobię sobie takie lekko przydymione oko. Makijaż oczu praktycznie skończyłam poza kamerką. Dokleiłam sobie jeszcze rzęski. Mam takie, słuchajcie, na pasku, na bardzo cienkiej żyłce, naklejam sobie tak 3/4, no i idzie to dużo szybciej, efekt jest naprawdę też bardzo fajny, także nie muszę się bawić z kępkami, a tu sobie przykleiłam. Jeśli chodzi o makijaż oka, to roztarłam sobie przy linii rzęs takim ciemnym po prostu brązem z tej małej paletki, delikatnie wyciągnęłam i wystarczy, naprawdę. Tu sobie jeszcze chyba na dolnej powiece coś. Gdzie ta paletka? Jeszcze sobie wezmę na chwileczkę tą paletkę i tą trójeczką. Zmieszam te dwa i delikatnie na dolnej powiece, żeby coś tu się, wiecie, działo. O, przyciemniłam sobie delikatnie. Ale powiem Wam, że te cienie są naprawdę super. One świetnie się blendują. Ja byłam bardzo w ogóle sceptycznie nastawiona do tej paletki, ogólnie do tych kosmetyków. I powiem Wam, że naprawdę super się mi sprawdzają, bo mają bardzo fajną pigmentację i super się ze sobą blendują, zarówno ze sobą, jak i osobno. No, także tak mój wygląda makijaż oka. Jeszcze sobie dolne
dolne rzęski wytuszuję i tutaj też mam tą maskarę z Felicea, naturalna mascara Volume and Length, czyli objętość i długość. Aha, no i te dolne na dole sobie tylko podtuszuję i przejdziemy już do konturowania. I taki dzisiaj mój makijaż będzie na randkę. Nie wiem, jakoś tak jeszcze kilka, myślę, no dobrych kilka lat temu. Daleko, daleko wstecz, to bym pewnie sobie strzeliła jakieś mocne smoki, coś przydymionego, a jednak w tym momencie dużo lepiej się czuję w takich lżejszych makijażach. Z takim efektem właśnie rozświetlenia. Dobra, jeśli chodzi o kontur, to zrobimy go również tą paletką z Felicea. I tu mam takie trio, także testuję to intensywnie, powiem Wam. I mamy tutaj bronzer, róż i rozświetlacz, natomiast ja użyję sobie sam bronzer. Róż użyję już w ogóle inny chyba, tak mi się wydaje. On jest taki bardzo delikatny, bardzo subtelny, powiem Wam. No podobają mi się ogólnie te kosmetyki, ale szczerze to nie testowałam jeszcze podkładu, także no, dobra. Popatrzcie jaki ładny zarys robi ten bronzer, naprawdę taki bardzo subtelny, no i ja sobie go jeszcze później tak blenduję. Zawsze robię tak, że takim stemplującym ruchem robię sobie po prostu zarys, a później rozblendowuję takimi kolistymi ruchami i to naprawdę fajnie wygląda. No i nosek oczywiście. Delikatnie. Dobra, ogólnie to sobie tutaj tak spięłam jeszcze te wilgotne włosy, bo jak mi trochę przesną i jak je rozpuszczę, to będą takie fajne falowane. Róż i rozświetlacz nałożę też z Felicea, ale takie pojedyncze po prostu sztuki. Nie z tej paletki. Patrzcie, bardzo ładny odcień różu. Także sobie nim delikatnie tak omiotę. No i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że te kosmetyki są mocno napigmentowane. Za bardzo sobie tu różem teraz pojechałam, to sobie tym bronzerem rozblenduję. No i rozświetlacz. No, mam mały rumieniec. No dobra, i rozświetlacz. Rozświetlacz też jest właśnie z tej marki. On jest tutaj jakiś gold, w odcieniu gold. Biorę sobie jakiś taki pędzelek. I ten rozświetlacz ogólnie to pierwszy raz teraz używam, więc nie wiem czego się spodziewać. O, jaki błysk. Kurde, nie spodziewałam się, że ta marka będzie miała tak fajne kosmetyki do makijażu. Dobra. Tu delikatnie. Tylko dzisiaj sobie tutaj na szczyty kości jarzmowych nie robię sobie tu do góry, tak jak zazwyczaj, więc tylko tak o, tutaj i na łuk kupidyna, bo jeszcze sobie jakąś pomadkę nałożę. No i praktycznie mój makijaż będzie zaraz skończony, tylko właśnie coś na usta. I na randkę zazwyczaj, dziewczyny, sugeruję Wam, żebyście sobie nakładały pomadkę w takim bardziej naturalnym odcieniu, że jak będziemy coś jadły, piły, czy tam się całowały, to żeby ta pomadka Wam jednak na tych ustach zostawała. U mnie bardzo fajnie się sprawdza pomadka z Eveline, z Vibo. U mnie bardzo fajnie się sprawdza pomadka z Vibo z tej serii Wonderful Lips. Ja ją bardzo lubię w numerze 5 i ona jest taka bardzo mocno zbliżona do mojego naturalnego odcienia ust, więc tą sobie dzisiaj nałożę. O. Dosłownie ta sama seria, tylko numerek 4. Czwórka tak bardziej wpada nie w taki różofiolet, tylko coś... O, tak. Taki brudny róż. No i makijaż skończony. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie, tak subtelnie, nie przesadnie. Pięknie tutaj szczyty kości policzkowych są rozświetlone. Mówię Wam, że jak siądzie ten teraz co prawda ten podkład tak na bardzo świeżo,
pewno widać, że mam ten podkład, ale tak za chwilę, za jakąś godzinę, półtorej, jak on sobie tak fajnie siądzie na tej skórze, to naprawdę będzie jak druga skóra. Bardzo mi się on podoba. Co do stylówki, to będziemy szukać. Dobra, mam już pierwszy pomysł na to, co założyć. Dzisiaj zakładam białe spodnie. Słuchajcie, bałam się, że się w nie nie wbije jeszcze już w tym roku. Do tego taka bluzeczka, smartwatcha, no i oczywiście Nancy i ten portfel, który miałam. Włosy jeszcze mam wilgotne, także zaraz je ogarnę i najprawdopodobniej pójdę w spiętym, takim luźnym koku. O, tutaj jest taką wypuszczoną. No zobaczymy, dobra. Także jeszcze się ogarniam. Efekt końcowy pokażę za chwilę. Dobra, koniec końców postawiłam na te białe spodnie, koszulkę, klapeczki i biorę tylko dzisiaj ten mój nowy zakup, ten bestseller, portfel z etui. I możemy śmigać.